Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 131 odcinku Pentagon Challenge. Dwie sprawy na początek dzisiejszego odcinka. Pierwsza to jest taka, że jestem tak cholernie skacowany, że naprawdę głowa mi pęka. Nie mogę się skupić. W ogóle jestem rozjebany dzisiaj jakoś tak. Jakoś tak wyszło. Poczekajcie. O kurwa. O kurwa. Dobra. Więc przechodzimy do odcinka, w którym, no, najważniejszego odcinka chyba w naszej karierze w ogóle. Aha, no i druga sprawa, to jeszcze mam wiercenie ogólnie w domu, tak więc raz na jakiś czas może gdzieś tam coś, jakieś wiercenie się gdzieś w tle. O, właśnie coś już tam słyszę, że zaczynają wiercić. I tak postarałem się wygłuszyć tutaj jak najbardziej to możliwe, no ale jednak no wiercenie to wiercenie, no i nic z tym nie zrobię. A jest już niedziela, godzina 16:30. Ja dopiero zaczynam nagrywanie, jest i tak bardzo późno, tak więc pierdolę, nie będę czekał do nie wiadomo której, zanim oni tam skończą wiercić, dlatego postanowiłem już zacząć. Tak więc dzisiaj przed nami będzie ostatni mecz ligowy w tym sezonie z Hoffenheim, a następnie dwa finały, najpierw Puchar Niemiec, następnie Liga Mistrzów z Bayernem Monachium. Oczywiście będzie bardzo ciężko, ale Ligę Mistrzów musimy wygrać. Tak więc składzik na to spotkanie już ustawiony, czyli Leno, Ahmadi, Igil, Marinov, Burgua, Bikos, Langerbein, Ademoglu, Brandt, Barw, Barbosa. Takim składem rozegramy sobie ten mecz właśnie. Oczywiście gramy na grze w ataku. Tak więc przechodzimy do tego spotkania i Tim Jedwaj nie rozpocznie tego spotkania. To chyba za tą czerwoną kartkę, chociaż z tego co pamiętam, to Jedwaj, znaczy ZPN. Nie, jak to się nazywa? No nieważne, mniej więcej odwołaliśmy się od tej czerwonej kartki i następnie komisja uznała, że to było warte odwoływania się, że to była niesłuszna czerwona kartka i odwołali zakaz. A tutaj mamy akcję w 7 minucie i Burgua, Barbosa, jest Barf i pięknie, już 1-0. Fantastycznie, no Bayern Monachium już ma mistrza. My teraz tylko lecimy o dobre imię, o to, żeby pokazać, że do końca, do ostatniego spotkania jesteśmy... Oj! Oj, jesteśmy skoncentrowani. No i kolejna sytuacja, to jest 10 minuta, 11 minuta jest rzut karny, tak więc będzie okazja na drugą bramkę dla Barfa. No i jeszcze tutaj fajnie by było, gdyby Barf jeszcze tutaj postrzelał sobie właśnie kilka bramek i w tym ostatnim meczu jeszcze wskoczył na pierwsze miejsce. Na pierwsze miejsce i był królem strzelców Bundesligi w tym sezonie. Byłoby bardzo fajnie, no a tutaj teraz jest kontra i akcja Hoffenheim, Roberto Firmino. Firmino, ale piękny odbiór tutaj Burgua, Brandt. I lecimy w drugą stronę, Langerbein, Ademoglu, Ademoglu na lewą stronę do Branta, Brandt schodzi do środka, czy będzie strzelał, jest piłka na prawe skrzydło do Bikosa, Bikos strzela prosto w bramkarza, jeszcze Brandt z rzutu rożnego, tutaj Marinov się czaił do strzału, Bikos, jeszcze Brandt, no i nic z tego nie wyszło, z tego dośrodkowania. No, Bayern już też wygrywa swoje spotkanie z Werderem, tak więc oni też tutaj pokazują, że są w formie, że nie obawiają się nas w tych finałach. No będzie grubo, na pewno panowie będzie grubo. Ja nawet nie wiem co zrobię, jeśli uda nam się wygrać. Ale szalał na pewno nie będę, ponieważ wczoraj oj, poniosło mnie na imprezie. Oczywiście ręki nie złamałem, ale no ale no kurwa, leciałem grubo. I tak mnie boli tutaj kręgosłup w ogóle, że masakra. Tak nie mogę się prawie ruszyć. Dobrze w ogóle, że siedzę, że wstałem z łóżka. Skacowany jestem masakrycznie, no ale nieważne. 10 minut do końca drugiej połowy, do końca pierwszej połowy, przepraszam. Już końcowa, mamy 3-0, bardzo jestem bardzo zadowolony i bardzo łatwe to spotkanie tutaj Hoffenheim. No, spodziewałem się, że jednak większy opór tutaj sprawi nam ten zespół. Barbosa, jest rzut rożny, Brandt, Ademoglu, Barbosa, ale nic z tego nie wyszło. Z dwie bramki Barfa, jedna bramka Barbosy i teraz jeszcze Brandt rzut wolny w poprzeczkę. Bikos nie potrafi z najbliższej odległości trafić do bramki. Barbosę możemy zmienić. On tam właśnie troszeczkę nieograny jest.
ale właśnie będziemy go potrzebować na pewno w finałach, więc właśnie dlatego wszedł dzisiaj, żeby zdobyć to ogranie. I właśnie Barbosa do Branta, Branta, ależ fantastyczną okazję miał nasz lewy skrzydłowy, nie wykorzystał jej niestety. A teraz Ademoglu, a i minimalnie obok bramki, no to był strzał oddawany z pierwszej piłki. No i nie oszukujmy się, to najłatwiejszy strzał nie był na pewno, tak więc nie będziemy na pewno źli na Ademoglu za ten strzał, za niewykorzystaną okazję. Jest akcja Hoffenheim, uwaga, Mkhitaryan! No ale strzał, zbyt mocny strzał, który przeleciał nad bramką, no i nie gada, i Barw kontuzjowany, ale na szczęście lekko. W tym momencie Stad Trücker w jego miejsce. Tak więc już oczywiście robimy zmianę. Ahmadi, no mam nadzieję, że teraz, że szybko zejdzie Barw. A tutaj czy będzie hat-trick? Barw nie ma, nie mógł podawać do Barbosy, jeszcze zaliczyć asystę. Zmiana już jest, już ta Trücker jest na boisku. Brandt dośrodkowanie na Marinowa, na krótki słupek. Ale naprawdę dobra interwencja obrońcy. Jeszcze Stad Trücker, proszę bardzo, no gdyby tu był Barw, miałby już hat-tricka, nie? A tak to Stad Trücker i pierwsza bramka jego w tym spotkaniu, wynik 4-0. No i brakło nam 5 punktów do zdobycia mistrza w tym sezonie Bundesligi. No mało, ale jednak też nie mało, no bo 5 punktów, no to jednak przewaga Bayernu tutaj widoczna. I jeszcze pięknie, naprawdę pięknie Leno. Też jestem zadowolony z tego, że i Leno zaczął dobrze bronić. Jakoś właśnie na początku nie szło mu tak dobrze, z tego co pamiętam, na początku sezonu, a później z czasem z meczu na mecz coraz lepiej właśnie mu to wychodziło. Jeszcze tutaj piłkę na Barbosę, ale to będzie koniec meczu na naszym stadionie. No a teraz przejdziemy do spotkań na neutralnych stadionach z Bayernem Monachium w dwóch finałach. Dobra, kończymy to spotkanie, aż mi się niedobrze zrobiło. Dobra, robota, panowie, jestem bardzo zadowolony. No i Barw dwie bramki dzisiaj udało mu się strzelić, tak więc zobaczmy też w tym momencie, jak przedstawi. Kurwa, dwóch bramek mu brakło do króla strzelców. No, tak czy inaczej, świetny sezon Barwa. Tutaj najlepsza średnia ocen. Niesamowicie. Tutaj zwolnienia. Ahmadi, proszę bardzo. Ahmadi najlepszym zawodnikiem w tym spotkaniu naszego zespołu. 9-0 ocena, no mnie to bardzo cieszy. I otrzymaliśmy 30,5 miliona za osiągnięcie drugiego miejsca w tym sezonie. Zobaczmy, jak wygląda. No właśnie, mamy 32 miliony i tak dalej na minusie. Prognozy na minusie 80 milionów. No jest grubo. Dobra, tak więc teraz widzimy się za 7 dni, 31, jaki to miesiąc, maja, w meczu z Bayernem Monachium pierwszym w finale Pucharu Niemiec. Finał Pucharu Niemiec z Bayernem Monachium. Bayer Leverkusen kontra Bayern Monachium. No niby tutaj mamy przedstawione, że gramy u siebie, tak jakby, ale gramy na Olympia Stadion, czyli chyba w Grecji. Oczywiście jest to stadion neutralny. No lecimy, lecimy. Puchar Niemiec, skład. Aha, skład jaki ustawiłem, no to w sumie taki sam, jak zagraliśmy z Hoffenheim, ale... Ale jeszcze tutaj wskoczył Jedwaj z powrotem do składu oczywiście, reszta bez zmian, gdyż no to jest po prostu nasze najsilniejsze ustawienie. Tak, zagrajcie dla kibiców. Bardzo dobrze, że mamy tak wysokie morale, no i pięknie naszych dwóch napastników jeszcze zmotywowanych. No i uwaga, Brandt, pierwsza akcja, Barbosa, już tracimy piłkę, Götze, Bechzadi, już Jedwaj fauluje, na szczęście nie otrzymał żadnej kartki. Pierwszy kwadrans za nami, może zachęcimy naszych zawodników. No i zobaczmy, Heidel już na spalonym, już tam biega, już forsuje naszą linię defensywną. 35 minuta, dalej bez zmiany, tak więc zacznijcie kombinować. Moi panowie, Igil już z żółtą kartką, no oby to nie była czerwona. Za niedługo Bechzadi, Bechzadi! Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo chujowy był ten strzał. To koniec pierwszej połowy, tak więc sprawa jest prosta, strzelacie jednego gola, jest pozamiatane, potraficie grać znacznie lepiej oczywiście. Tutaj też
i tutaj jestem troszeczkę rozczarowany. 66% Ademoglu, zobaczmy czy w drugiej połowie on nie, już mu kondycja wróciła. Tak więc dobrze nawet, że powiedziałem, że jestem rozczarowany, no bo napastnicy dzisiaj naprawdę bardzo słabo, ale to może być wina naszych pomocników, że nie zagrają im żadnych piłek. Jest Barf, Barf jest, siedzi, jest brama 1-0. Aleksander Barf i jego 32. bramka w sezonie. Oh yeah. 60 minut, godzina gry już za nami. Bram, dośrodkowanie, rzut rożny, Barbosa, Bikos, Langerbane. I jeszcze faulowany Bikos w polu karnym przez Alabę. Mamy rzut karny, no i Barf. Czy zamieni to na drugą bramkę? Tak jest, jest brameczka. 2-0 z Bayernem Monachium w Pucharze Niemiec. 33. trafienie w tym sezonie. No i myślę, że w tym meczu to jednak Bayer Leverkusen będzie triumfował. Bechza, Dio, ależ potężny strzał, huknął z dystansu bardzo mocno. GC, oj, a to chyba Ahmadi wybijał, albo po głowie przynajmniej Ahmadiego. Barbosa, no ależ utrzymał się przy piłce, bardzo dobrze. Barf traci piłkę. Bikos tutaj chciał z Barfem zagrać, no nieudane to zagranie niestety. Højbjerg, Grueso, bardzo dużo miejsca tutaj w środku zostawili mu nasi zawodnicy. Bechzaudi, ależ Jedwaj pięknie wyjaśnił tutaj akcję Bayernu Monachium. Teraz też nic z tego nie wyjdzie. Igil bardzo dobrze, Barf mógł lepiej to zagrać. Lua też bardzo słabe to wybicie bramkarza Bayernu. Pięknie Bikos na prawej stronie się pokazał. Barf pięknie! 3-0. No jak my takie mecze gramy z Bayernem Monachium, ja naprawdę nie wiem dlaczego nie wygraliśmy. Nie zdobyliśmy mistrza kraju. No ale zdobędziemy Puchar Niemiec, a zaraz Ligę Mistrzów. Brandt, dośrodkowanie Ademoglu. Jest jeszcze Brandt na lewym skrzydle. Brandt, no i chuj. I teraz akcja w drugą stronę, Grueso. No i tutaj jakiś Gekam, Leno broni, ale to nie był strzał, to było dośrodkowanie. Ono przeszło właśnie przez miejsce, w którym stał Leno. No i Leno puszcza bramkę Mario Götze. Jeszcze w 81. minucie daje na razie bramkę honorową Bayernowi. No ale teraz trzeba się skupić i to właśnie powiemy moim zawodnikom. Tak więc panowie, skupcie się, gdyż zaraz możemy tutaj doprowadzić do 3-2, później 3-3. No właśnie, jest 3-2. Jest 3-2, tak więc zagramy teraz na kontrataku. Ja wiem, że taką drużynę jak Bayern Monachium oczywiście stać na to, żeby odrobić takie straty w bardzo szybko. Oj, uwaga! O Jezus, jeszcze tutaj ci będzie! Ja! Ależ! Gardło normalnie, znaczy serce stanęło mi w gardle. Gardło stanęło w sercu, jeszcze Brandt kontuzja. Barf z hat-trickiem, no to na lewym skrzydle teraz Prówot. No i to jest osłabienie naszego zespołu. Niestety. Ale tutaj czas na szczęście będzie działał na naszą korzyść. I uwaga, jojojoj, Alaba z dystansu, ale to będzie koniec meczu. Tak jest, wygrywamy Puchar Niemiec. Wygrywamy Puchar Niemiec i to było coś wyjątkowego. Wygraliśmy mimo tego, że byliśmy spisywani na straty. Tak więc panowie, gratulacje, możemy się cieszyć. Możemy bić brawo i proszę bardzo, odblokowałem osiągnięcie pucharowa chwała. Udało ci się wygrać najważniejszy puchar Ligi Krajowej. Dopiero pierwszy raz w tym FM-ie. Oj, to tak troszeczkę się zawstydziłem w tym momencie. Dobra, Leverkusen zwycięża po raz pierwszy od, oj nie wiem od ilu lat. Tutaj dwa razy w finale byli i z Bayernem przegrali dwa razy. I dopiero w 93 roku wygrali Puchar Niemiec. Dobra, Brandt 3-4 miesiące. Zabraknie go w finale Ligi Mistrzów. Otrzymaliśmy 192 tysiące i 1 400 000. Wendel nie zamierza odchodzić, obsypany pochwałami przez kibiców. Zarząd ucieszony zwycięstwem. Zajebio za to twardziel, Barf najlepszy na boisku. I najlepszy strzelec Pucharu Niemiec to oczywiście Barf, największa niespodzianka Aue, największy rozczarowany Mainz, najwięcej asyst Ali Yildiz. A teraz przed nami za 7 dni finał Ligi Mistrzów. Kaszanka! Tu.
Dobra, finał Ligi Mistrzów, moi kochani, Bayern Monachium kontra Bayer Leverkusen. No i dramat się stał, po prostu dramat, gdyż Barw doznał kontuzji 2 dni przed meczem, która kontuzja wykluczyła go na nadwyrężony nadgarstek, ale na 11 dni, ale dałem mu zastrzyki, gra z blokadą, gdyż my nie możemy sobie pozwolić na stratę tego zawodnika. Przepraszam. Na stratę tego zawodnika w tak ważnym meczu. No nie możemy. Kurwa, nie możemy, dlatego zaryzykowałem. Dałem mu zastrzyki i lecimy takim składem. Aha, no jeszcze Brandt oczywiście nie zagra dzisiaj, bo kontuzja. Tak więc Pruwot w jego miejsce, Pruwot nieograny. Tak kurwa, no ciężko. Tak pod górkę mamy. No mamy pod górkę, no ale co zrobić? Przechodzimy do meczu, tak jest. Finał Ligi Mistrzów, moi drodzy. No i co? Być albo nie być. No albo kończymy tą serię, albo gramy jeszcze jeden sezon. Tak więc tak, jeśli utrzymamy formę z poprzedniego meczu, no to Liga Mistrzów jest nasza. Więc panowie, jeszcze tutaj się zmotywujcie. Barw, bardzo niskie morale. To pewnie dlatego, że z kontuzją dzisiaj gra, no ale potrzebujemy cię w dobrej formie, ziomuś. Jestem pewien, że jak będziesz miał dobrą okazję, to ją wykorzystasz. No i uwaga. Daniel Niećkowski. Pierwszy kwadrans już za nami, tak więc tutaj standardowo zachęcimy naszych zawodników do pozytywnej gry w defensywie, jak i w ofensywie oczywiście. Rode, Lewandowski, jest już pierwsza sytuacja, Ademoglu, świetna interwencja, no i Pruwot. Barbosa, jest bardzo dużo miejsca, bardzo dobrze, rozciągnięcie na drugą stronę, Bikos, Pruwot, jest brama, 1-0, 1-0 w finale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Ale grubo. Tutaj będzie akcja na 2-0. Ja już to czuję. Pruwot. Jeszcze Burgua. Ademoglu. Tutaj sporo miejsca. Langerbein. Bikos. Znowu. Znowu Pruwot. Znowu Bikos mu gra 2-0. Ja pierdolę. Panowie. To się dzieje. To się naprawdę dzieje. Heidel. Oj, uwaga. Ale bardzo dobrze. Heidel ma zwichrowany celownik dzisiaj. Mamy 2-0. Ja nie mogę jeszcze wyjść z podziwu, co tutaj w ogóle się dzieje. Barw słabo kondycyjnie, ale dzisiaj nawet Barw nie musi strzelać. Pruwot, Barbosa, jest 3-0. Ale był spalony. Kurwa. No teraz to już by było po ptokach, myślę, jakby było 3-0. Ale grubo, grubo. Tak więc Bayern Monachium jednak, myślę, tak, bądźcie skoncentrowani. Nie daję sobie rady, jeśli chodzi o końcówkę. No nie są, myślę, że kondycyjnie chyba nie dają sobie rady, po prostu już są wypaleni. Najlepsi zawodnicy, to co mieli pokazać już w tym sezonie, to pokazali, no ale to jest finał Ligi Mistrzów, to jest właśnie tylko najlepsze drużyny w Europie dochodzą do finału. Lewandowski, prawa strona, Rode, ależ piękne podanie, znakomite podanie, i Greg Heidel, jego 38 trafienie w tym sezonie. Godzina gry za nami, tak więc panowie, skupcie się. Nerwowo Jedwaj i Burgua, a tutaj oj, uwaga, druga akcja, i Lewandowski, Ospanow, Højbjerg, bardzo ładna interwencja, Leno. Dobrze, okej, jeszcze kwadrans, panowie. Dobra, tak więc co tutaj? Skupcie się na taktyce. Kurwa, już niedługo. 10 minut, dobra, robimy myczek ze zmianami, tak więc Zabarfa w tym momencie wejdzie. Stadtrücker. Pierwsza zmiana. Wyraźnie zmotywowany. Okej, 85 minuta, kolejna zmiana. Teraz Ademoglu zejdzie w jego miejsce. Kramer. Za Ademoglu. Zamienimy tutaj z Langerbeinem. Tak jest. I do przodu. Langerbein. Jest okazja. Barbosa. Pruwot traci piłkę. Gaudino. Lewandowski. No, Jedwaj. Bardzo dobrze. No i ta zmiana. Dobrze. Jest zmiana, ale to tylko 20 sekund dało nam się uczknąć. Kramer właśnie i traci piłkę. Lewandowski, Gaudinho, kurwa, Heidel, dośrodkowanie, jeszcze Gaudinho, bardzo dobrze.
Okej. I ostatnią zmianę zostawimy sobie na minutę 90 właśnie w tym momencie. I uwaga, 2 minuty dzielą nas od zwycięstwa. A teraz na lewe skrzydło wejdzie Rakagni. I oczywiście oklaski na stojąco, myślę, dostanie Pruwot w tym momencie. No i uwaga, jeszcze minuta została. Jeszcze nie, 10 sekund. Langerbein 3-1. 3-1 i mamy Ligę Mistrzów. Tak jest. Tak jest, ja pierdolę, co to w ogóle jest za seria? Mindfuck. Jest mindfuck, jest zwycięstwo, jest impreza, tak jest, a więc teraz pijemy. Jest impreza, musi być impreza za taką niesamowitą serię. Jestem bardzo zadowolony z Was, panowie. Oczywiście wygrywamy Ligę Mistrzów. Ale grubo, no wygraliśmy naprawdę bardzo dużo w tym sezonie. No i zobaczmy teraz, zobaczmy. Leverkusen triumfuje, świętuje zdobycie drugiego trofeum w sezonie, tak więc w podwójnej koronie zakończyliśmy ten sezon. Leverkusen wypłaciło premię, Leverkusen otrzymuje 8,5 miliona, Hmadi nie zamierza odchodzić, Leverkusen w gorączce. Kibice nie zasną dziś tak prędko, rozpamiętując chwilę, gdy menedżer Kasi Zajebioza wzniósł w górę wywalczone przez jego trofeum. Leverkusen zarząd w ekstazie po zwycięstwie. Bender nie wierzy własnym oczom, że menedżer zdołał zwyciężyć w tych rozgrywkach. Barwy, kontuzja na 8-10 dni. Prówot oczywiście, no fantastyczny mecz, dwie bramki. Otrzymujemy jeszcze 11 ponad milionów, tak więc już tutaj z chyba 60 milionów na minusie zrobiło się tylko 17. Najlepszy strzelecz Ligi Mistrzów Lewandowski, tak samo jak asyst, największa niespodzianka to właśnie Leverkusen i tyle. I tyle, moi drodzy, tak więc wygraliśmy Ligę Mistrzów, zrobiłem Pentagon Challenge. Coś niesamowitego, zobaczmy galerię sław, chociaż tutaj oczywiście nie ma, nie mamy wszystkich, niestety, nie mamy wszystkich tutaj zwycięstw. Szkoda. To chyba głównie dlatego, że ja usuwałem ligi i te nagrody również się pousuwały, ale mimo wszystko jest to bardzo udana seria. Ja kiedyś pamiętam na początku, gdy zaczynałem tą serię, powiedziałem sobie, że jeśli uda mi się to zrobić, tą serię, bez żadnego save and load, to ogłaszam się najlepszym graczem w Polsce. Gdyż to jest, wszystko macie udokumentowane. Wszystko jak najbardziej w porządku. No to co, moi drodzy? Myślę, że to byłby koniec tego odcinka. Będzie jeszcze jeden odcinek, w którym sobie może podsumujemy tą karierę. Chociaż nie wiem, czy się opłaca w ogóle robić podsumujący odcinek. Myślę, że to nawet teraz możemy zrobić. Tak więc podsumujmy może na początku ten sezon. Zobaczmy sobie, kto z naszych zawodników spisywał się najlepiej. Oczywiście Aleksander Barw. 39 spotkań, 34 bramki, 13 asyst. No, fantastyczna forma po prostu Barfa. Później Brandt, 25 spotkań, 7 bramek, 13 asyst. 7,59, również gwiazda naszego zespołu. Bikos, tak niby znikąd nagle zaczął grać w naszym zespole. No i proszę bardzo, trzeci po najlepszej ocenie, 10 bramek, 12 asyst. Prówot z drugiej strony też. Właśnie zobaczcie, no Brandt tutaj, Prówot tutaj, a to są dwóch lewych skrzydłowych. Oni nie grali no w tym samym momencie, w jednym meczu, tylko zawsze albo jeden, albo drugi. No i proszę bardzo, Prówot bardzo wysoko, 7,50. Barbosa również bardzo wysoko, ale też najebał 24 bramki. Jedwaj, bardzo udany sezon, 7,49. Izynoglu, niby tylko 17 spotkań, ale jednak 7 asyst, 2 bramki i 7,47. Marinow, bardzo dobry sezon. Igil. Myślę, że gdyby był z nami od początku sezonu, ta ocena byłaby troszkę lepsza. A z drugiej strony, tutaj resztę zawodników możecie sobie zobaczyć, a z drugiej strony najsłabszym zawodnikiem był Christoph Kramer, dalej Bendle, no, ale no moim zdaniem i tak najlepszy nasz bramkarz Kachrimanowicz, bardzo mało występował Henriks, ale to są chyba jego atrybuty z wypożyczenia. Schulze. Lukas Boje tylko 4 spotkania, Wendel bardzo nisko, ale tutaj zobaczcie, te oceny poniżej 7 jest tylko 5 i to w tym dwóch bramkarzy i defensywni pomocnicy, no tak więc jest naprawdę dobrze, reszta wszyscy ponad 7.
I co tutaj jeszcze możemy podsumować? No możemy podsumować naszego Cassiego zajebiozę. Czyli kończymy z reputacją oczywiście no, światową, kontakty z mediami 100%, konsekwencja taktyczna 100%, zaangażowanie w pracę z zespołem 100%, lojalność wobec piłkarzy mała, sprawy dyscyplinarne na ile? 85%, stosunek do krajowych piłkarzy to jest 90%, bardzo dobry trening ofensywny, trening defensywny, trening taktyczny, trening psychiczny, wiedza o piłkarzach 20%, wiedza Polska, Meksyk, Niemcy, osobiste 2 jakieś złote medale, 1 srebrny, 3 brązowe, zespołowo 9 pucharów, jakiś maksymalnych 7 srebrnych, 1 brązowy, kurwa, no coś niesamowitego. Tak więc 6 klubów, najpierw Dongia, jak pamiętamy, później przeprowadzka do Guangzhou i wygrana w Lidze Mistrzów, następnie Platinum Stars i w 2 sezony udało nam się wygrać, następnie Banfield w 1 sezon, Pumas w 1 sezon i Leverkusen w 1 sezon. Tak więc niesamowicie nam to wszystko tutaj poszło. Jeszcze informacje, a nie informacje. Moja historia. Tak więc 6 klubów w karierze, 745 dni to jest najdłuższy okres w klubie, najkrótszy 341 dni, 14 nagród, 3,5 miliona zarobiliśmy, całkowity czas gry to prawie 4000 dni, czas spędzony na urlopie 433 dni, tylko dlatego brałem ten urlop, żeby na przykład poczekać, aż się jakieś tam ligi wczytają, nie? 72 zakupionych piłkarzy o wartości łącznie 64 milionów, 53 sprzedanych zawodników o łącznej wartości 33 milionów, najwyższa wydana kwota oczywiście na Igila, najwyższa otrzymana kwota to za Josipa Drmicia, czyli tutaj właśnie z Bayernu, Bayeru Leverkusen. Dalej 19 milionów wypłaciliśmy agentom, 13 zawodników zwolniliśmy. Najwyższa pozycja w rankingu narodowości 2. A zobaczmy jeszcze tą głębę galerię sław i narodowość. No to jest Kasi Zajebioza, tutaj zobaczcie, Artur Boruc jak wysoko, odkąd objął Legię, co roku coś z nimi wygrywa, tak więc no niesamowicie też tutaj Boruc sobie radzi z Legią. 50, tutaj podsumowanie Bayeru Leverkusen najpierw, czyli 55 spotkań, 38 wygranych, 7 remisów, 10 porażek, 146 bramek, 69 straconych, bardzo ładna liczba straconych bramek, 77 to różnica, 69% wygranych, 2 wygrane pucharowe i cała kariera to 419 spotkań, 267 zwycięstw, 54 remisy, 98 porażek, 1190 bramek, 744 bramek straconych, różnica 446 na plusie, 63% zwycięstw, myślę, że to jest naprawdę spora ilość, spory procent, bardzo fajny. 7 wygranych pucharowych, 2 wygrane ligi, 0 awansów, 0 spadków. No i co? To chyba tyle. A tutaj nie mamy, no jest, zwycięzcy, jest Liga Mistrzów Azji, Chińska Superliga, później Platinum Stars, zwycięzcy Liga Mistrzów Afryki, Banfield, Copa Libertadores, Pumas, jest Liga Mistrzów Ameryki Północnej i Leverkusen, Puchar, Liga Mistrzów Europejski, Puchar Mistrzów. No i co, tak nie chcę się z Wami żegnać, tak przedłużam cały czas tutaj co nieco, no ale co, ja Wam tego save'a udostępnię, tak więc on powinien się znaleźć w komentarzu, znaczy pod tym filmikiem w opisie na dole. No i co moi kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to całe wsparcie, które od Was dostałem już od pierwszego odcinka, gdzie propsowaliście mój pomysł, gdzie bardzo Wam się ta seria podobała, widziałem to, czułem to, byłem niesiony właśnie przez Wasze lajki, przez Wasze komentarze, przez Wasze ciepłe słowa. A teraz no, musimy kończyć tą serię i myślę, że już na kanale moim Football Managera 2015 już nie będzie, gdyż myślę, że nie ma sensu startować z żadną nową karierą. Jednak jeszcze mamy tam na streamie, ostatnio zaczęliśmy reprezentacją Polski sobie grać, tak więc może jeszcze na streamie sobie pogramy jeszcze w FMA 15.
ale już mamy, który dzisiaj jest, już szybko sprawdzę, 4 października, beta FMA 2016 wyjdzie ostatniego dnia tego miesiąca, tak więc mamy jeszcze 26 dni około do wyjścia bety FMA 16. No i ja już Was bardzo serdecznie zapraszam do... na odcinek z bety FMA 16. Mam pewne obawy co do tej nowej odsłony, ale mam nadzieję, że wszystko będzie po naszej myśli, że ta gra będzie naprawdę, że dostarczy nam wiele godzin. Jeszcze tak tylko sprawdzę, ile godzin. 605 godzin mam w FM-ie 2015. No i co? To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz. Do zobaczenia, moi kochani. Skończyliśmy Pentagon Challenge!